Zabawa, zabawa, zabawa. Mam do tanga trzeba dwoja. Gulasz węgierski? Jestem spięty. Więc co mam powiedzieć spiętemu? Żeby się rozpiął. Teraz się zaraz rozluźnię. Wujek znowu w marynarce i to nie w wojennej, tylko w swojej prywatnej. Kolejna moja marynarka. Będę wam teraz pokazywał, ile mam marynarek. To rewelacja! Słuchajcie, Adaś dzisiaj wymyślił coś, co mnie niestety pogrzebie przed wami. Adaś, no my nie możemy pokazywać moich słabości. Na pewno, pewnie, jasne. Zdajesz sobie z tego sprawę, a ty prowokujesz mnie zawsze do tego, żeby zamiast szacunku, to żeby był... Adaś mówi tak, zabawa, zabawa, to będzie zabawa. Popatrzcie sobie, jaką zabawę wymyślił dzisiaj Adaś dla was i dla mnie. Że ja będę miał parodiować, tak? Udawać kogoś, kogo on mi nazwisko napisze i teraz, żebyście wy odgadli, kogo ja zagrałem w tych paru słowach, czy tam parunastu sekundach. No i zobaczymy, no, czy zgadniecie, czy ja w ogóle będę potrafił. Nie mam, od razu wam mówię, daru ani umiejętności, nie mam daru ani umiejętności małpowania. Byli tacy, którzy naśladowali różne głosy różnych ludzi. Na przykład Jurek Kryszak naśladował Wałęsę świetnie, nie? Ktoś inny naśladował, nie wiem, Franceskiego czy kogoś. Ja nigdy nie umiałem naśladować kogokolwiek. Na przykład moja Edytka potrafi w kilku gestach zagrać jej przyjaciółkę, czy ten, wiesz, przychodzi do mnie ta i mówi tak, no, ja mówię, aha, to już wiem kogo chodzi, nie? A ja nie potrafię. I dzisiaj zobaczycie, jak bardzo. Ale zanim wyłączycie się z tego odcinka, to przynajmniej niech zdążę zareklamować perfumy mojej żony, czyli nasze, Cezary Pazura i Edyta Pazura, nowy zapach, pamiętajcie, Orientale. To jest jeszcze Wings dla dziewczyn, ale tak czy inaczej reklamuję, ponieważ to jest marka własna. Nie pijemy, tylko psikamy. Czyli będę teraz parodiował, naśladował kogoś. Tak. A wy macie odgadnąć kogo, albo... Starajcie się nie wyłączać odbiorników. Ja naprawdę tak źle parodiuję. Źle zacząłem? Będzie zajebiście, będzie zabawa. Jak to Adaś mówi, będzie zabawa, zabawa, zabawa. 3, 2, 1, jebudu. Jesteśmy dzisiaj w grobie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tu się palą świeczki. O, zobacz, jakiś matoł z Rosji dzieciak. Zobaczcie, co robi. Ja tu sobie boso w ostrogach, a ten cymbał, bo zamiast podpalić świeczkę i zobaczcie, i zostawić dolara, to ten cymbał się bawi świeczkami. A i dobrze ci, gnoju, poparzyłeś się. Nie, wiadomo było, kogo chodzi? Wojciech Cejrowski. Nie umiem tak mówić jak on. Ale dlaczego mam nie mówić tak jak on? Oni tutaj żyją zupełnie inaczej niż my. A ja powiem po hiszpańsku. Parlitos jarevenicerotos, korobalenicerotos, samarenoto jedzenios. Buenos dias, señor Sierra. Nie umiem cejrowskiego. Dobra, drugi pan, drugi pan. Panie, 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 zobacz, panie, panie, co, no co, to konstytucja, panie, proszę pan. To jest oni, jak to jest oni? Ta, ja ich znam, ta, tych, brwana, brwana, panie, 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 co mi pan tu, panie? To ja nie wiem, Kaczyńscy, to ci, oni jak już dzieciaki byli, to już takie, panie, panie, to farmazone, to szósty, takie, panie, co pan, panie, 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 ja byłem prezydentem, panie, ja byłem prezydentem, to ja, proszę pana, to ja, proszę pana, to mój, proszę pana, mój prywatny, proszę pana, kierowca był moim doradcą, a co by się, ktoś mi był, on mi wszystko mówi, chodź tu, on mi mówi, panie, ja tu byłem. Ja nie, o nie, o nie, proszę pana, to w skarpetach puszczę, rozumiem, panie, Kwaśniewskiemu, panie, Kwaśniewskiemu, to ja mu nawet, proszę pana, nogi nie podał, proszę pana, Kwaśniewski. Następna osoba, nie powiem, czy kobieta, czy mężczyzna, zobaczmy, no bo to był Lech Wałęsa, to zgadłeś, czy nie? Teraz, proszę pana, teraz robimy to, uważaj, jak to zrobić. Kobiety, kobiety, panie, proszę pana.
Otóż ja uważam, że cała ta Unia Europejska to jest folwark, to jest folwark komunistyczny, socjalistyczny. Bez pracy to nic nie będzie. Przecież ludzie nie wiedzą innego. Ludzie nie wiedzą innego, że to trzeba po prostu ciężko pracować, a nie, że wszystko ludziom dają. A kobiety, kobieta to jest własność mężczyzny i ona ma wrona. Kobiety nigdy nie były takie mądre. Nie, to panie, proszę pana, ja dokładnie wiem, że kobiety mają inny mózg niż mężczyźni. Tak. A u nas w Konfederacji wiedzą to wszyscy. To mucha była. Ta mózga pania wszystkie. Myślę, po co chodzi? Czekaj, lecimy dalej. No witam was, małpy kochane. No niestety, ale u nas w Akademii Pana Kleksa nie będzie żartów. Każdy dostanie po piegu i z tym piegiem ma zapiegowywać. Tu nie ma żartów. Chodźcie, dzieci, do wujka. Wujek weźmie na kolanka. Tak. Próbowałem franceskim, ale myślałem, chrypę mam. Nie dam rady. Czekaj. No, dobra. Tygrysy? Rozpoczynają swój taniec godowy już latem. Kiedy tylko wstaną po zimowej przerwie, tygrys łasi się do tygrysicy swoimi wielkimi łapskami. Nie umiem Krysi Czubównej zrobić, słuchajcie, nie. Krysia ma taki ciepły głos. Ja pamiętam, że były takie momenty w moim życiu, że szukałem zawsze filmu w niedzielę, kiedy miałem wolne, mogłem sobie pospać. Puszczałem film z Krysią Czubówną i zasypiałem sobie przy jaksamitnym głosie. A nie mam aksamitnego i ten, dobra. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy robić film, proszę państwa, fabularny. I bardzo proszę o spokój, żeby pan się nie śmiał tutaj na planie. Nie podoba pan ma słuchawki i kamerę, proszę pana, żeby pan sobie robił jaja. Nie wolno sobie dworować, to jest dobry film. Krzysiek Zanussi chciał robić ten film, ale ja mu go ukradłem. Tak, bo Krzysiek Zanussi teraz sprzedaje pralki i lodówki. Przesiechałem przez Poznań, widziałem Zanussi, wszędzie Zanussi. W każdym sklepie elektrycznym Zanussi. Dziękuję państwu bardzo. I pana Cezarego proszę do mnie. Tutaj. Nasz pan Cezary. Aha, to już to zrozumiałem. Do widzenia. Andrzej Wajda. Nie, nie dam rady. Gulasz węgierski! Robimy w sposób następujący. Do gulaszu dodajemy zupy i wtedy nasza zupka jest bardzo pikantna i elegancka. Zawsze zakrapiamy niewielką ilością alkoholu. Proszę bardzo, wasze zdrowie, żegnajcie do następnego odcinka. Ja nie umiem Makłowicza zrobić, no. Jak on to robi? No na mnie, jak on... Kurde, ja muszę poćwiczyć, wiesz? To bym tego. No do tanga trzeba dwojga, ten serc i mniej serc. Bo do tanga trzeba dwojga, takich serc i wielkich serc. Bo do tanga trzeba dwojga. Jeszcze ona jeszcze tam śpiewał, czekaj, tak. Jak? Bo do tanga trzeba dwojga. Nie, coś takiego było tam w tym głosie, kurde. Zapomniałem jego piosenek. Krzysztof Cugowski. Ma, no. Ha, nie. Ha, są, mo, ja, ma, są. Ha, 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 nie, no. Pamiętajmy o jednym. Ta królowa jest jedna. No, ona sobie może śpiewać, tam ta piosenkarka, no ja mam to. Ja po prostu robię show i mam to w dupie. Kochałam go, potem drugiego, potem trzeciego. Ale królowa jest jedna. Nie no, Dona to miała być, ale to taka wyszła. Ten. Teraz ciekawe, czy zgadniecie, bo to już postać historyczna. Nasza partia jest pełna energii, siły i zdecydowania. A nasi rządzący są charyzmatyczni i mówią bardzo ciekawie, merytorycznie i z zacięciem. Waldemar Pawlak. Nie umiem Pawlaka. Mama. Mama. Proszę państwa, patrzę teraz w monitor, patrzę na lewą stronę. Tak, to Polacy. Polacy przy piłce. W tej chwili poszedł atak lewą stroną.
Co on zrobił? Co on zrobił? Przecież tak nie mógł zrobić. A nie, przepraszam bardzo, komentuję w odwrotną stronę. To nie byli Polacy. Ci w czerwonych to są Polacy, a ci w białych to nie są Polacy. Witam Państwa na stadionie Mundialu w Otwocku. Witam Państwa Dariusz Szpakowski. Bardzo nie widzi, no nie do zrobienia to jest. No. A Jacek Gmoch, a dobra, Jacek, a to mój ulubiony, to kiedyś go parodiowałem, to rzeczywiście. Dobry wieczór Państwu, jestem byłym trenerem i mam po prostu, jestem teraz specjalistą od pewnych bardzo ważnych i istotnych spraw w futbolu. Kiedy zapytano mnie, proszę Państwa, dlaczego ja trenuję w Grecji. To były czasy ciekawe, u nas złotówka strasznie staniała. I ja powiedziałem, dlaczego trenuję w Grecji, bo mi płacą w drachmach. Ja uwielbiałem Gmocha, to był geniusz. Przez te oczy zielone, zielone oszalałem. Na rani, na ri, na, cały świat. Ja nie pamiętam słów. To Zenek. Proszę Państwa, ja całe życie komentowałem po prostu komentarzem. Pracując w Trójce w radio, życzyłem jej jak najlepiej. Prowadziłem różne koncerty, wystawy, ale w tej chwili mam to głęboko w dupie i zarabiam na reklamie. Kiedyś Pazura z Lubaszenką powiedzieli o mnie i o jednym z moich przyjaciół, o Krzysiu Maternie, na scenie. Taki głupi żart. Dlaczego Wojciech Mann jest taki gruby? A Pazura odpowiedział, bo ma złą przemianę materny. Wojciech Mann, trudno go zrobić, że on samym głosem jednak epatował. Wiesz, to był wielki, wielki pan w każdym rozumieniu tego słowa. Dobra. Kończymy ten nierówny pojedynek. Dziękuję, dobranoc.